Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w Wagerze w CSGO. O co gramy? Dragon King, Factory New, skin do M4A4, tak? Będziemy grali trzy mapy łącznie, best of three tak zwane. Kto wygra dwie, ten wygrywa wszystko. Okej, okay. Brzmi Prawda? Świetnie, więc chyba możemy zaczynać. No dobra, no to jazda. No to jazda, ja już sobie wróżbę tutaj zrobiłem. A, już wróżbę zrobiłem, że nie znowu pokonałeś, tak? Dokładnie, dobra. Dobra. No to widzimy się na swoich, jakby to powiedzieć, reakcjach i w ogóle. Dokładnie. Powodzenia. Powodzenia. Dzięki. A więc moi kochani, mieliście tutaj przedsmak tego, co się będzie działo. No i jedziemy. Mecz zaczyna się za 2 sekundy. Jestem podekscytowany niesamowicie, muszę przyznać, bo Jacob może nie gra na co dzień w CS-a, ale tutaj na rozgrzewce potrafił mi wsadzić kilka ładnych baniek. Ja zresztą postaram się dotrzymać mu tutaj kroku. I już się zaczynamy strzelać. Jest! Pierwsza bania! Jest! Pierwsza bania! Będzie naprawdę ciekawie. Coś czuję, że będzie ciekawie. Ja się tak łatwo nie dam. W końcu kałach zobowiązuje. Ja nie mogę tutaj... nie mogę tutaj się, prawda, zbłaźnić. No! Ale jazda! Widzicie? Właśnie o tym mówię, że może Jacob na co dzień nie gra w CS-a, ale bańkę potrafi od czasu do czasu wsadzić. Już go obtłukłem. On mnie bardzo mocno. What? What? Zostałem srogo obity. Nie mogę się tak wygłupiać. Muszę naprawdę tutaj grać z pomysłem jakimś. Okej, okay, uwaga, chwila spokoju. Oj, 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 ja się mu tak wychylę tylko delikatnie. No, wychyl się, dawaj, dawaj, Jacob, chodź. Czeka, 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 cwaniak. O, Jezu, 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 obejdę. Jest, jest! Zauważyłem, że kucanie może jest niekoniecznie super, ale jednak pomaga. To był dopiero frag. To był dopiero fragens. I będziemy próbowali więcej takich fragensów zdobyć. Dobra, nie mogę się tu z nim strzelać, on tu mi wyjdzie. No, chodź, chodź, Jacob, chodź, ja wiem, że tu wyjdziesz. Ja cię zrobię tak, wypędzę go troszeczkę, wykurzę go stamtąd. Oj, 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 oj. I bania! Tak jest taktycznie zagrane, bardzo ładnie. No, ciekaw jestem, jest 4 do 2 dla mnie. Zobaczymy, zobaczymy. No i emocje są. Słuchajcie, naprawdę, to jest chyba jeden z nielicznych meczy w CS-a, gdzie czuć te emocje naprawdę bardzo, bardzo mocno. Oj, obity, obity zostałem. Mój aim failuje! Za 34 tylko obiłem Jacoba. No niedobrze, ja tutaj wracam do swojego kałacha. Gdzie on jest? Gdzieś tam. Dobra, chyba coś go trafiłem, może jest. No dawaj, wystaw się, wystaw się. Nie wystawisz się? Nie wychyli się. Czuję, że prefire'uję go. Cwaniaczek. Może go wypędzę, tak jak wtedy. Dobra, trzeba prefire'ować, bo to dużo daje. Po cichutku. Mogłem od drugiej strony totalnie zajść. Gdzie jest Jacob? Gdzie jest Jacob? Wyczekuje mnie. No okej, okay, to też... What? Przylazł do mnie! No skubaniec, dobra. No to tego się totalnie nie spodziewałem. Muszę uważać na te jego rajdy takie. Oj, 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 powoli, powoli. Jest obity, obity mocno. Mocno go obiłem. Tak jak mówię, muszę uważać na te jego kurde rajdy. Bo są bardzo niebezpieczne. Naprawdę się nie spodziewałem. Jest 5-4 dla Jacoba. Gramy oczywiście do 16. No i się teraz robi. Ja muszę się tu skupić, widzę. Dobra, jest. Piękny headshotik. Piękny headshotik na 5-5. Nie mogę mu tutaj kurde dać takiej swolki, żeby mógł się rozpędzać z tymi swoimi headshotami. To ja tu muszę dominować. Obity, będzie się bał wychylić. Będzie się bał wychylić. No właśnie, i się boi wychylić. Próbował mnie obchodzić. Dobra, easy, powoli, powoli. Powolutku, powolutku. On nie wie, gdzie jestem, nie wie, gdzie jestem. Okej. Oj, 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 oj. No, wychyl się, wychyl się. Wiem, że tam jesteś. Obity, obity jest jak nic za tą skrzynką. Na 100%. Obiega mnie. Jest! Odsłonił się! Całe ciało odsłonił! Wiedziałem, że będziesz kombinował, cwaniaku. Wiedziałem, Jacob. Słuchajcie, oczywiście bardzo gorąco i ciepło zachęcam do zasubskrybowania Jacoba. Robi konkretną fifę.
Oczywiście, jak widzicie, CS-ik też wpada na kanał, czyli jest jakaś ta różnorodność, więc będzie co u niego oglądać. U mnie też materiały ostatnio pojawiają się regularnie, więc jest cacy. Dobra, ja sobie wygodniej usiądę. Przydałoby się jakiegoś ładnego headshota zaliczyć. Aj, chciałem kucnąć i wycelować sobie, ale cały czas byłem pod obstrzałem. Wybaczcie, że tak coś tu z nosem robię, ale swędzi mnie niemiłosiernie. Dobra, jedziemy. Gdzie jest Jacob? Powolutku, na spokojnie, tam podskakuje sobie sarenka mała. Dobrze, obity. Obity. Wypędzimy go delikatnie. Cwaniek, dobra, tak jest! Tak, trzymaj alien. Wiedziałem, że będzie tak cwaniak sobie siedział. W porządku, jest tutaj. No, wychyl się, stary. Wiem, że tam jesteś, chyba, że to broń upadła. A nie, był jednak, patrzcie, jednak miałem rację. No, dawaj. Okej, pomału. No to muszę tak sprytnie rozwiązać. Ach, myślałem, że wejdzie tam jakaś bańka. Jest! Obity! 6 do 9, oczywiście 9 dla mnie. 6 na 9 przypadek. Nie sądzę. Okej, więc teraz jest zmiana połów. Wygrałem pierwszą połowę, ekscytuję się jak małe dziecko. Nie, zresztą to chyba widać, że się cieszę jak jakiś gówniarz. Dobra, jedziemy. No i miazga. Jacob mnie tutaj złapał, full auto puścił, M4 gra, dobrze. Niech gra sobie M4. Ja tutaj sobie będę ciskał kałachem. Ajajaj, bardzo agresywnie gra teraz. Ja muszę ostrożnie grać. No i 4 HP mam, co zrobię? Co zrobię z 4 HP? Chyba mu się dam zabić, coś czuję. Ojojoj. 4 HP. Muszę to wygrać na tym 4 HP. Dobra, chyba go tam trafiłem. Mam wrażenie, że dostał. No, dawaj Jacob, dawaj. Wychyl się. Jest! Jest! Siadła bania! Tak trzymaj alien, tak trzymaj! Bardzo ładnie, 10 do 7, co prawda to tylko 3 rundy przewagi. To nie jest dużo. Ale już tutaj Jacob się ponownie odsłania. I to jest błąd. To jest błąd, bo raz do mnie przyszedł i ja wiem, że będzie próbował jeszcze nie raz powtórzyć ten manewr. A ja się tak łatwo nie dam. Jacobowi, nie, kucnąłem niepotrzebnie. Dobra, alien, dawaj stary, bo to trzeba ładnie. O, porobiony, widziałem broń i zapewne podnosił swoją. Ajajaj, może to zbyt tak. Jest! Jest! Ta taktyka jest po prostu miażdżąca. Takie wychylanie się. To jest aimbot z haksami połączony. Ale mnie obił Jacob. Jest! 2 HP! 2 HP! No nie dałem się tak łatwo. Ale wykorzystał. Ślicznie to wykorzystał. Naprawdę bardzo ładnie mu tutaj wyszło. Chwila mojej nieuwagi. Rozluźnienia. Dobra, i gdzie jest mój przeciwnik? Zobaczymy, będzie chciał mnie obchodzić, czy tym razem może nie? Może już jest u mnie? To jest pytanie. Okej. O, ślicznie! Ta taktyka jest miażdżąca, ona jest naprawdę dobra. Ostatnia runda, tak zwany match point. No i zobaczmy. Zobaczmy, co się tutaj stanie. Dragon King, coś czuję, będzie mój. Wezmę mu tam puszkę, rzucę. Jacob, uspokój się, stary. No, już klikałem! 68! Kurde, felek, kartofelek, 68. Ojojoj, tu było bliskie starcie. Dobra, uwaga, ja wcelowany. Bo wiem, że Jacob jest gdzieś za tymi skrzynkami. Dobra. Jest! Dobra bania, ale siadło. Dobra, pierwsza runda jest moja, 16 do 10, nie powiem, nie było mi tak super łatwo, musiałem naprawdę uważać. Chciałem napisać GG, może jeszcze mi się uda, GG. Okej, bardzo ładnie. I teraz zagramy kolejną łapkę. Kurde, i teraz chyba będziemy grali na AWP, a wiecie, że alien z AWP jest całkiem dobry. AWP, India, CSGO. Dobra, to ja tu sobie zasiądę jak król
jak zwycięzca, oczywiście bez lekceważenia przeciwnika. Okej, a więc zaczyna się mecz, druga mapa, jedziemy na AWP-y, zobaczymy jak mi pójdzie. No kurczę, to będzie dość ciekawe. To będzie dość ciekawe. Jacob wspominał, że jest średni z AWP-y, ale coś mi się wierzyć nie chce, jeśli mam być szczery. Bo mam wrażenie, że jest jednak dobry. I mnie tu tylko robi w bambuko, no. W trolla mnie tu ładuje, zobaczmy. Na chwilę obecną nie widzę przeciwnika, gdzieś się czai. Czai się i ginie! Ha! Tak jest, mobilny alien, ruszałem się lewa, prawa, jak taki myśliwiec, prawda, latałem od jednej strony do drugiej, no i udało mi się ustrzelić moją pierwszą zwierzynę, pierwszy frag poszedł na moje konto. No dobrze, zobaczmy gdzie ten Jacob siedzi, pewnie się gdzieś kampi, czy tam go widziałem? Nie, tam go nie widziałem. Okej, zobaczmy, może gdzieś na górę wszedł, gdzie ten Jacobik siedzi. Obawiam się, że jak wyjdę mocniej... Tam Jacob siedzi i dostaje zawki! Alien! Zresztą wcześniejszy mój nick to był Kapitan Alien, hashtag NoBiceps, więc jestem taką gorszą wersją paszy względem, prawda, postury, może nie postury, a mięśni, umięśnienia. Czujecie to? Czujecie to? To zapach fragów. Zapach fragów, ale pachnie. Ale pachnie jak normalnie świeże bułeczki. Okej, chodź Jacobik, chodź, cwaniaku. O, nie trafiłem Jacoba w locie, wychylimy się na niego. O Jezu, niu. No to miałbym... No to mam pierwszego deada. A to tylko dlatego, że źle zagrałem. Bardzo, bardzo nietaktycznie. Okej, ja spróbuję podejść teraz. Troszeczkę zmylić Jacoba. Gdzie on się chowa? Gdzie on się chowa? To jest dobre pytanie. Oj, frag obok niego. Jest, no wiadomo, alien ma ten refleks, ma tego cela. Co prawda, może nie za pierwszym razem ustrzeliłem, ale jednak było, siadło ładnie. Okej. Mam wrażenie, że siedząc na górze ma się dość sporą przewagę nad przeciwnikiem. Nie wiem, może to tylko wrażenie. Okej, jest 4-1 dla mnie, to wygląda zdecydowanie lepiej niż wtedy na bronie. Świetnie, podchodził mnie Jacob i dostał banie, to jest leżeć stary. Bardzo fajny swoją drogą, ta może nie bardzo fajny, a bardzo fajna inicjatywa, że gramy Wagera, bo gramy o Dragon Kinga skina, więc całkiem spoko sprawa. Dobra, gdzie się Jacob pojawił? Gdzie się ukrył? Powoli, zobaczymy czy jest na górze. Tam gdzieś z tyłu. Dam mu też znać, żeby wiedział gdzie jestem. Żeby nie było, że się gdzieś kampie i czaje jak myszka mała. Oj, tam gdzieś jest. Tam gdzieś jest i dostaje prosto w oko! Nice! Pięknie, ślicznie. Ooooo! Porobiony! Świetnie, tak jest alien, tak trzymaj. Trochę szkoda, że Jacoba tak młócę, bo jest 7-2. Ale przegrywać też trzeba umieć. No niestety, może to zmotywuje Jakuba, aby na drugi raz potrenował. Może. What? Tak się zastanawiałem, to jakiś piksel jego, czy co? Co to jest? No i tutaj mnie złapał, bo ja na odzoomowanym, znaczy na tym pierwszym przybliżeniu próbowałem strzelać. Spoko. Niech będzie, coś ta tutaj ulubiona jego strona jest. O, tam siedzi, dobra. Dobra, złapię go. Ale to jest po prostu cheaterstwo, to co ja robię. No ale taktyka, prawda, jakaś taktyka to jest. Okej, dobra. Mam wrażenie, że pójdzie teraz górę, zobaczcie, pójdzie górę jak nic. Pójdzie górę. Jestem przekonany, może się mylę. Ale mam wrażenie, że będzie podchodził do mnie. Podchodzi, owszem. Ale... Czyżby mnie obchodził? No zobaczmy. No nic innego, oczywiście. Dobra. A wiecie co ja zrobię? Ja podejdę do niego. Troszeczkę zmylę Jacoba. Haha!
Nie ma, ja go ustrzelę, tak jest, ustrzelę go, no bo wiadomo, kto tu jest mistrzunio. Ustrzelony Jacob, nie ma tak łatwo, stary, nie ma tak łatwo. Jest 10 do 3 dla mnie. Faktycznie Jacob mówił, że w awkach jest troszeczkę słabszy. No i to widać. Statystyki pokazują wszystko. 11 razy MVP, to chyba największe MVP, jakie miałem. Muszę częściej tak grać, boostować sobie jego. Nie no, żartuję oczywiście. Okej, okay, ja tutaj te swoje... No... Okej. Okej. Przeskoczył gdzieś na drugą stronę, w porządku. To ja teraz podejdę, zrobię tak. Hits. Mam ochotę no-scope'a. Wiecie co? Zrobię no-scope'a, jak nic. O masakra! Jaki no-scope! Koniec pierwszej połowy z wynikiem 12 do 3 dla mnie po tak pięknym no-scope'ie. Oh Jesus! To jeszcze raz, co? Idziemy jeszcze raz po no-scope'a. O kurde, felek. Dobra, gdzie jest Jacob? Hello, Jacob! Gdzie on jest? Gdzieś się chowa. Halo, Jacob! Gdzie on? Gdzie on? Tak się zastanawiałem, gdzie on poszedł. Dobra, mamy go. No i załatwił mnie. No scope'y mi, kurczę, na dobre widzę nie wyjdą. Mam kilka rund przewagi, więc mogę jeszcze spróbować może jednego no scope'a. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tylko wiecie, co teraz zrobimy? Teraz go zraszujemy. Totalnie. Trafiony chyba został. Yeah! Pogrom, absolutny pogrom. Masakra, co ja robię. Dobra, nie będziemy, widziałem przeciwnika, więc damy mu po prostu ćwierć sekundy dłużej posiedzieć, żeby nie zginął, prawda? Słuchajcie, ja nie chcę wyjść. Jezus, dobrze widziałem banie. Nie chcę wyjść na takiego, który po prostu, wiecie, myśli, że jest lepszy, bo wcale nie. Po prostu, no, Jacob, myślę, że nie potrenował przed zagraniem ze mną. A ja ostatnio, jak dobrze wiecie, gram codziennie w CS-a. Więc... no, chyba to widać, prawda? Okej. Okay. Z której strony przyjdzie? Z tej strony przyjdzie. Jacob... widać, jak gra, że wychyla się zbyt wolno i to pozwala mi na skontrowanie jego ruchów. Będę mu musiał to powiedzieć, żeby na drugi raz uważał na takie błędy. Dobra, to co? Ostatni no-scope'ik. Ja wiem, że to jest takie może już, tak jak wcześniej wspomniałem, chwalenie się skillem, no ale mam nadzieję, że tego tak nie odbieracie. Dobra, bo zaraz tu przetupię. Boję się. Spróbuję ostatniego no-scope'a. Czekajcie, bo będzie wiedział, że ja tędy będę szedł, a ja zrobię mu tak. Był tam chyba. Okej. Jeśli był tam, to ja go tu obejdę. I zrobię tak. Kurczę, dobra. Trzeba to zakończyć, mieć to z głowy i pogratulować sobie wzajemnie za świetny mecz, bo mecz de facto był świetny. Okej. Jacob gdzieś tam się kitra za skrzyneczką. A nie, przebieg na koniec mapy. Okej. I piękny w podskoku finalny Fragens. No rozwalam system, więc trzecia mapa. GG jak najbardziej. Dziękuję, Jacob, świetnie zagrałeś. Jeszcze mu to powiem na TS-ie, oczywiście. Jestem. Gratulacje. Śliczny mecz. Poszło ci łatwo, poszło ci no, łatwo. No, awki, tak jak mówię, awki trenowałem, no, także no tutaj miałem, no nie wiem, no grałem u siebie, że tak powiem. No, no to widzisz, no ale gratulacje. A dziękuję ślicznie. No, ja oczywiście czekam na jakiś rewanżyk. Słuchaj, właśnie, chciałem ci to powiedzieć, ja teraz będę dzień i noc trenował. Dobra. I ty nie wiesz, że ci to tak na sucho ujdzie, że teraz wiesz, tak... Nie, ja no wiesz, tak, ja jeszcze tam opór jakiś na tych AK i M4 stawiałem. Owszem. I powiem ci, że w pewnym momencie aż się bałem, że mogę to przegrać. To dobrze, to i niech ten strach utrzyma się do następnego meczu. Dobra. Kiedy to
kiedy to się spotkamy i mam nadzieję, że wtedy już nie przegram. Oczywiście tego Dragon Kinga przekażę Alienowi za jakoś tydzień, kiedy będę mógł w końcu go przetradować. Wiecie, jak jest Steam. To jest niestety nie ode mnie zależne, ale na pewno jak będzie miał jakiś odcinek, to wam pokażę, że jeszcze pewnie mógł staguje ci prezent od Jacoba. Spoko, staguj, będzie śliczny. Na pewno dobra. Będę nim grał, bo to jest akurat temka, którą pykam. Więc... Ładnie jest. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się Wager podobał i że chcecie takich więcej, jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach oczywiście. No i co? Do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale. Pa, pa. Mega.